Piękna pogoda to się dzieje. O, co to ona? Baśka, co robisz? Ziemniaki obierasz, tak siedzisz tu? Siema. Siema. O, ale amelinium. To twoje malowidło muszę wetrzeć. Tego nie pomalujesz. To ja amelinium. Tak, przygotowujemy błotnik do... Do czego? Do malowania. Tak ci się przynajmniej wydaje. No tak mi się wydaje, co z tego wyjdzie, zobaczymy. Słuchajcie, bo mnie tu kurwę ten chwyta. Nie, nie wolno, tak. Ugryzłem się w język. Słuchaj tam. Jest taki numer, że nie tu, kurde, tam, tutaj, patrzcie, świateczkę zrobiłem. To wszystko jest nowe. Nówka, funkiel nieśmigane. Wczoraj, zobaczcie, wykończyłem już wszystko. Założyłem poduchy. Wszystko jest, wszystko się dzieje. I teraz chciałem sprawdzić ciśnienie oleju. Dlaczego ta cholera stuka? Kupiłem sobie miernik oleju. Z adaptera, bo wiecie co, tutaj mam sok z żubrówki, bo bez żubrówki to nie podchodź do Land Rovera. Wasze. Teraz wam mogę tłumaczyć, że kupiłem sobie adaptery, oczywiście z przejściówkami na cale i na metryczne, aby pasowało nam do Land Rovera. Mi chuchu nie pasuje i nie będzie to pasować. Słuchajcie, ja mam masakra, normalnie masakra, to jest takie dziadostwo. Kupiłem sobie czujnik oleju od Land Rovera, z Land Rovera. Gwint nie pasuje. Wiecie co, normalnie jest to, ja tego nie rozumiem, jak można być tak niekompetentnym, jak można w sklepie w Land Roverze sprzedać czujnik do Land Rovera, który nie pasuje gwint. No weź tam i to wytłumacz. Weźcie się, nie denerwujcie. Spróbujcie to spokojnie podejść do tego. Nie da się. Naprawdę się nie da. Kupiłem sobie też taki adapterek. Gdzieś tutaj jest. Czekajcie, czekajcie. Zaraz go tutaj znajdę. O, to nie ten. Czy to ten? Ten. Tutaj jest. Tutaj, aby zrobić, podłączyć ten czujnik. Nie? Znacie, to jest czujnik po prostu, który się podłącza do czujnika olejowego, do zegara, żeby pokazywał. Kupiłem sobie adapter, oryginalne przejście, gwinty, wypisałem, wymierzyłem, odstępy gwintów, rozmiar, wszystko przyszło jakie? Złe, oczywiście złe. Wiecie co, no normalnie szlak trafię. Kupujecie sobie coś nowego, żeby zmierzyć coś? Nie, nie da rady, nie działa. Także słuchajcie, no pokombinowałem coś, będę zaraz coś przykręcał, muszę sprawdzić tutaj. Poobcinałem tutaj wężyki, z dwóch zrobiłem jeden i żeby to jakoś wymierzyć. Także zakładam to teraz, żeby zobaczyć, jakie to bydle ma ciśnienie oleju, no bo inaczej nie sprawdzę, jeżeli po prostu nie złożę tego dziadostwa. Denerwuje mnie takie coś, wiecie co, nienawidzę chińszczyzny, no ale kupicie oryginalne też, to jest wszystko z Chin idzie. Kupicie porządną rzecz, przykładowo filmy Boschu, czy tam jakieś inne, a z tyłu co jest napisane? Made in Chiang Chiang Chiang. No szlak mnie trafia, wiecie co? Jak to powiedział kiedyś ktoś, kto powiedział? Nikodendyzma. Tak? Tak, pazula. Bo to, co polskie mi smakuje, a to, co nie polskie mi szkodzi. I to ja też tak mam, wiecie, jeżeli chodzi o chińszczyznę. Chciałem to wszystko tutaj, kurde, poskładać, bo tu cały Land Rover stoi. Zobaczcie, a propos, poczekajcie, bo tu jest grubo. Zobaczcie, błotnik poskładany, błotnik pomalowany, tylna klapa zrobiona, na cacuszko, zrobiona, poskładana. Chciałem to po prostu zrobić. Teoretycznie, słuchajcie, Land Rover ma blacharkę skończoną. Popatrzcie, jak to wszystko pięknie wygląda. Śmieć jakiś. Wszystko to jest nóweczka. To jest wszystko nóweczka. No ale błotnik będziemy robić. Błotnik obcinamy. Słuchajcie, będą zamawiane gumeczki tutaj. Poszerzenia błotników. Oczywiście z homologacją. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Siadł do autobusu człowiek z liściem na głowie, nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie. Także działamy, działamy, nie? Działamy, no kurde, działamy. Słuchajcie, bo muszę to skończyć, bo tutaj przyszedł mi taki golfik. I wam, patrzcie, widzicie, widzicie, widzicie. Kurde, jak dzisiaj wieje strasznie. Jak dzisiaj strasznie wieje. Przyszedł golfik. I zobaczcie, ma tak. Błotniczek wgnieciony i taką, nie wiem, czy będzie widać, pewnie będzie, taką ryskę tutaj po całości na drzwiach. Jeżeli chcecie, abym wam pokazał, jak taka naprawa w warunkach domowych, że tak powiem, może się odbywać, to piszcie tam mi w komentarzach,
tekst golf. To nagram tutaj tego golfa, jak będę go naprawiał. Jeżeli dostanę 10 komentarzy golf, tylko nie, że jeden napisze, razy 10. 10 osób musi napisać golf, to pokażę wam, jak takiego golfa naprawić. Pytaliście się mi o tą BMW-kę. Nie wiem, co z nią będę robił. Żeby mi za mało BMW-ek nie było, to druga jest tutaj taka też. Oczko wypadło temu misiu. Spod ukraińskiej granicy to ciągnąłem. Kobita tam walnęła i trzeba było tutaj ściągnąć, żeby ubezpieczyciel tutaj obejrzał. Kupę pieniędzy za transport było. Zarobiłem dobre pieniądze za 2 dni pracy w sumie. Co się z tym dalej będzie działo, nie obchodzi mnie. To Land Rover składamy i zaraz wam, jeżeli mi się uda to poskładać, to robimy test, jakie ma ciśnienie oleju, bo może dlatego właśnie ta menda stuka. Sprawdzamy. Teraz tak, tu mamy statyw. Będziecie za statyw robić. Licznik ciśnienia oleju. Czekaj, ja tak ustawię, o tak. Przekręć bardziej jeszcze do mnie, bardziej do mnie, o tak, i tutaj tylko tak trzymaj. Tak jest, nie naciska żadnych guzików, ja startuję silnik, tak ma być. I zobaczymy, czy się ruszy. Ale mi się wydaje, że pompa jest ok. Jeszcze jedno, zwróćcie uwagę, jak on ładnie pali. Proszę, pompa chodzi. Mamy 2 bary, trzymaj, ja dodam troszkę gazu. Powinno się podnosić. Słuchajcie, także widzicie, pompa oleju jest zajebista, tak jak powiedziałem, ja ją pomierzyłem, jest dobra. Nie będziemy, także mówię, no ale trzeba było ją wykluczyć. Pompa oleju jest dobra. Nie patrzyłem nawet, ile tam daje, ale widziałem, że licznik chodzi, kurde, tam grubo. Basiu, do ilu tam skakało, patrzyłaś? Do 4 barów, no to kurde, co można chcieć? Jest wystarczająco. Także wykluczamy pompę oleju. Słuchajcie, silnik stuka, olej, pompa daje dobre ciśnienie oleju. Szukamy dalej. Uwielbiam to. Dlaczego ta menda stuka, jak jest ciepła? Słuchajcie, wiecie, co ja jeszcze podejrzewam? Kurde, tylko to są znowu teraz koszty. Ja pierniczę. Podejrzewam, że będzie ta głowica krzywa. I dlatego, nie, no tam to było totalnie bez sensu. Ja myślałem, że olej nie docieka, albo gdzieś jest kanał zatkany, że te popychacze cholerne się nie napełniają. Dlaczego ten samochód, jak jest ciepły, stuka? Kurde, silnik jest złożony perfekcyjnie. Perfekcyjnie. No zobaczcie, jak to pięknie pali. No kurde. To jest V8, stara V8. Zobaczcie, jak to chodzi. No mówię, tam stuka. No i tam stuka. Gdzie jest ciepły, to stuka. Kurde, no. Zapon do roboty, to wszystko się potwierane, no to jest tego, ale mówię, on chodzi pięknie. Cichutko. To nie jest pompa! Myślałem, że będzie najtańsze rozwiązanie, że to będzie pompa i to będzie wszystko gotowe. Nie, to nie jest pompa. Co to może być? Dlaczego ten silnik, jak jest ciepły, to stuka? Weźcie mi i powiedzcie. Ja się denerwuję, nie denerwuję, no ja lubię takie wyzwania, no ale dlaczego on stuka, no? Basia, dlaczego silnik stuka, jak jest ciepły? Wiecie co, odechciewa się tej całej blacharki robić, tego wszystkiego. Jak silnik wam stuka od miesięcy, od lat? A ty narzekasz. Narzekam, nie? No. Nie, ale ja tu tak narzekam, ale ja tu uwielbiam. Znowu nowe wyzwanie. Bzi. Tak. A ty siedzisz na tym krzesełku, jak ten świstak i robisz te tak. Sreberka. No ładnie, już więcej nie trzeba, to wystarczy, to nie musi być tak perfekcyjne. Ta jest zajebiste. To będzie na te poliuretan, gotowe będzie ten tu. Słuchajcie, właśnie tu... ten twój poliuretan próbuje wedrzeć. No, tu będziemy potem wyginać te aluminium, bo musimy dostosować, bo nadkola przyjdą, poszerzenie nadkoli. Mam robić drzwi, czy jeszcze spawać? Nie, właśnie jeszcze nie zacząłem spawać. Powiem wam, no tak, mi się nie chce spawać. Zostało mi tutaj kawałek spawania progu, tutaj przedłużenia dołu. To jest dosłownie parę minut roboty, ale się nie chce tak. Wiecie co, jak ten silnik, kurde, stuka.
Dlaczego ta menda stuka? No, pisz tam i w komentarzach, bo ja nie wiem. Wykluczyliśmy pompę oleju. Pompa oleju daje naprawdę dobre ciśnienie. To nie jest pompa oleju. Ode mnie to wszystko. Pisz tam i w komentarzach, co jeszcze może być. Nara. Malutki update'ik jeszcze, za czym skończymy to wideo. Słuchajcie, wymontowałem sobie ten wałeczek, bo mi coś chodzi po głowie i już wam tłumaczę, o co chodzi. Słuchajcie, pod tymi stopami tutaj, tu, cztery sztuki, były mocowane takie blaszki. Z dziurą w środku, żeby olej tędy przechodził i śruba, żeby mogła tu przejść. Tu, tutaj górą olej, nieważne. Słuchajcie, z tymi blaszkami był bardzo duży luz na naszych tutaj konikach. Tutaj mam taki wzornik, taki sam konik, tylko to jest aluminiowy, to są stalowe, wymienialiśmy. Słuchajcie, one mają tutaj, widzicie, kanał olejowy. I jak był luz, to sobie stukało automatycznie. Wyrzuciłem te podkładki. Nie wiem, po co te podkładki były w sumie, skoro jeżeli założyli podkładki i był luz. Może wcześniej nie było, jak był jeszcze nowy wałek i nie był taki wyklepany. Potem wałek się wyklepał, był luz. Wałek rozrządu był wymieniany, wymienialiśmy, ale słuchajcie, nie o to wszystko. Moim zdaniem tędy powinien się wydobywać olej. Tu się powinien, ta sztanga powinna się kręcić. Jak jest ruch, ona się powinna kręcić w silniku i to też robi. Ale moim zdaniem tędy delikatnie powinien sobie spływać olej. Tym kanałem. I powinny być napełniane popychacze, które się tutaj znajdują, które popycha wałek rozrządu. Popycha wałek rozrządu, konik się rusza, a tutaj otwiera, zamyka zawory. Tak to działa. I moim zdaniem ten wałek jest źle złożony. Nie wiem tego, ale ja go też sam składałem. Ja go składałem tak, jak i on był złożony. Ale moim zdaniem, skoro ktoś już dawał tutaj takie gówna pod spodem, jest możliwość, albo w fabryce, że ktoś to po prostu źle złożył i ja zrobiłem tak samo. Więc co teraz? Rozbiorę sobie ten wałeczek. Jego się w miarę łatwo rozbiera. Tylko trzeba sobie zabezpieczyć tutaj śrubami, żeby te sprężyny nam tutaj nie wyskoczyły. I to naprawdę to jest 5 sekund, że tak powiem. Może być tak, że trzeba będzie go nagrzewać. No. Te 5 sekund widzicie. 1 minute later. Motek. Nie chcę tego wimadło wkręcać, aby nie zniszczyć. No. One minute later. Wychodź, dziadu. Stanowczo za grube te wsówki zrobiłem, no ale myślałem, lepiej za grube niż za cienkie. 1 minute later. Lepiej za grube niż za cienkie, panie. One minute later. O, ale wsówki dałem grube. Czekajcie, ja muszę jakoś tutaj drastycznie ją wyciągnąć. Chyba jednak będę musiał wimadło to wkręcić. No nie chciałbym tego wimadła wkręcać. Trzeba czymś to wypchać. Opory sprawia. O, idzie. A jednak trzeba było, ale nie wsadziłem wałka wimadło, tylko wsadziłem spinkę wimadło. Dużą dałem, nie miałem taki malutki, ale nieważne, ona miała tylko działać. Teraz sobie to rozbierzmy. To jest, czekajcie, z tej strony. Takie dwie podkładki dociskowe tam są. Ale to jest, proszę, ja was, czekajcie.
To są nasze końcowe cylindry. I tu jest najmniejsze ciśnienie oleju. Teoretycznie. Także musimy wszystko ściągnąć i zobaczcie, o co mi teraz chodzi. Tutaj widzicie, tu jest kanał. Kurde, jak to wam pokazać? Gdzie on tutaj jest? A on ma w różnych miejscach te kanały. Tutaj, tu jest kanał od naszego konika. Nie wiem, czy będzie widać. Tam z tyłu jest tutaj kanalik mały. I dziura jest tutaj pod spodem. A dziura moim zdaniem powinna być nie tu, tylko tu. Wiecie, o ten centymetr w górę, czyli że odwrócimy wałek. Ponieważ nasze koniki, one są tak w górze. One nie są tak. Jakby były tak, to było wszystko okej, ale one są w takiej pozycji. Także moim zdaniem ten wałek trzeba po prostu obrócić. Rozbieram to wszystko i zobaczymy, jak obrócę wałek, jak to wygląda. Wystygło? O, nie wystygło. Tak jak pamiętacie, ja już pokazywałem wam to kiedyś na wideo, a nie sobie poszukajcie jak tamtego, te podpory, żeby ściągnąć, trzeba je rozgrzać. One są wręcz tak nabijane, nie? Także żeby to pościągać, trzeba to... Koniki nie, bo są normalnie luźne są, ale podpory naprawdę są... Trzeba je nagrzać. Dobra. Tu nie o podporach mowa. Tylko mowa będzie o... O. O, o, o. Naszych konikach. Zobaczcie. Tak mieliśmy. Widzicie, ta dziura tutaj jest na dole. Tak. A nasz konik ma dziurę wlotową na górze. Także moim zdaniem albo ktoś kupił zły wałek, lewy, prawy, bo one są lewe, prawe. O, my go założymy tak, aby te dziury były na górze, aby te koniki dostawały. Kurde, tylko nie wiem, czy one dostaną. Czy to są, te dziury są symetryczne, powiedzcie mi. One są na środku. Spróbuję, co mi szkodzi. No nic się nie może stać. Najwyżej powie, że czy coś tam, coś tam. Składam to teraz. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Składamy w tą stronę. A my się widzimy przy aucie. Wałek przykręcony. Wałek oddajemy w ręce statywu, a ja idę silnik odpalać. A wy tutaj kciuki trzymać, tak? Zobaczymy. Czekajcie, wszystko tam ok? Chyba ok. Więc tam nie podchodzi żaden kabel? Nie. No to jedziemy. Olej mamy. Jeszcze tutaj, to zobacz. Urządzenia elektryczne z prądem działają lepiej. Uwaga! Wniemanie, wniemanie! Czuję duży opór. I dużo wycieka. Skąd wyciekało? Tam masz całe wszystko za... Dobra, odpalamy go jeszcze raz. Mm-hmm. Czekaj, bo tutaj jest... Żeby tutaj tych kurde pasków te wszystkie nie... To wypadło, wiesz dlatego... Nasz sprzęt, muszę skrócić tą szmatę. Przerwa. Jeszcze raz. Chodzi bardzo, bardzo cichutko. Ale mnie interesuje tu. Czy tu jest olej podawany? Cieknie. To nie chodzi, mi chodzi o tył, tu.
na sztangach, wiesz, tu ma być olej podawany, tu, bo inaczej nie będzie nawilżał tych popychaczy. Ja nie wiem, jak one są nawilżane. Jeżeli ktoś wie, jak są napełniane popychacze w takich silnikach, to piszcie mi w komentarzu. Bo tutaj naprawdę jest sucho. Tu jest sucho. Chyba, że jak dodam troszkę gazu. Basia, dodaj troszkę gazu. Tutaj linką. Więcej troszkę. Mokre! Mokre! Olej! Jest olej! Jest olej! Jeszcze? Czekaj. Jest olej, cieknie. Czyli, że chyba był wałek źle założony. Zostawmy go, niech sobie chodzi. Wodę ma, wszystko ma. On będzie śmierdział teraz, bo słuchajcie, wczoraj wałeczek luzowałem i polałem tam do środka ile oleju? W chuj. Dużo. I to wszystko się zalało, oczywiście cały spód, wszystko mamy znowu w oleju. Ale cichutko chodzi. Poczekamy. Poczekam. Nie będzie stukał, nie? Nie. Już nie. Dajmy mu, kurde, żyć, niech nie stuka. Powiedzmy tak, że no, jakiś baran założył źle wałek, ja go rozkręcałem, też założyłem źle wałek. Jest nadzieja, mam nadzieję, że ta bańka nadziei nie pryśnie. Poczekajmy, zobaczymy się za parę minut. Jak się, niech on się rozgrzeje. No ale zdziwienie, no normalnie zdziwienie, że po rozgrzaniu znowu dzięcioł jest. Ale słuchajcie, to już nie jest taki dzięcioł, jaki był. I wiecie, co wam powiem? Bo olej fajnie, to wszystko cieknie sobie. Olej cieknie naprawdę, zaje fajnie, naprawdę. Popatrzcie. Rzeka normalnie. Popychacze są wilgotne, tak jak mówiłem. Ale teraz, jeżeli ten wałek był źle złożony, to ten może być też źle złożony i popychacze się nie napełniają. I to, że ja słyszę stuki na wałku rozrządu, wcale nie musi być z tej strony. Także niestety, ale będziemy musieli tą stronę też rozłożyć. Także nie koniec przygody z silnikiem w Land Roverze. Słuchajcie, ale nie, już mam dość, naprawdę. Potrzebuję mój namiot, potrzebuję warsztat. Założę zaraz tutaj błotnik do Land Rovera, troszkę tutaj spód jeszcze porobię silikonem. Jakimiś, wiecie co, woskami i tak dalej. Z tyłu już mamy drzwi założone. Szyba do wymiany jeszcze. Znaczy nie szyba, tylko uszczelka szyby. Tak samo uszczelka tutaj. Tutaj uszczelka, tak samo szyba. Wszystko mamy nowe. Ja postaram się troszkę poskładać, tak żeby tylko deszcz nie padał. Dzisiaj to już zamykam. Mam dosyć tego dzięcioła i robimy coś innego. Czym da się ciepło i widzimy się w następnym stukaniu silnika. Hej!